Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym, moi drodzy, odcinku z oceniania profili widzów. Ostatni odcinek naprawdę bardzo wam się spodobał i zrobił on tyle łapek, tak więc, moi drodzy, lecimy z jeszcze więcej łapek. Dajcie więcej łapek pod tym odcinkiem, będę wam bardzo wdzięczny. No i oczywiście subskrybujcie ten kanał, to już w ogóle będzie mega sztos. No i my już przechodzimy do samego oceniania. Tak więc pierwszą osobą w dzisiejszym odcinku jest to gracz o nicku Feristen, mój widz, więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Feristen. No i w takim razie sprawdźmy go. Sprawdźmy tutaj Feristena. Widzę, że on bardzo, ale to bardzo mało gra solo, co jest bardzo dziwne, bo ja na przykład najbardziej lubię grać solo, naprawdę, najbardziej ze wszystkich trybów ja osobiście lubię grać solo. No ale oczywiście każdy może mieć inne zdanie i na przykład Feristen lubi grać bardzo dużo 3x3 oraz w duo, czyli jest to taki gracz bardziej bym powiedział zespołowy, więc gratuluję tobie wytrzymałości z ludźmi, bo to wiadomo, nie każdy może tego dokonać. Widzę, że masz mało zadymiarzy, co jest dosyć ciekawe, bo masz kruka z tego co... Dlaczego w ogóle nie ulepszasz tego kruka? Masz kruka na levelu drugim, całkiem ciekawie, ale w ogóle nie jakby nie ulepszasz swoich brał... A nie, masz szeli, czyli grasz dosyć sporo szeli, bo masz ją na mocy 10. Czy masz jakiegoś zadymiarza powyżej 500 oprócz tych, co tutaj... Aha. No, czyli jesteś takim graczem, można powiedzieć, dobrym, aczkolwiek nie lubisz tak jakby iść w górę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście wystąpić w następnym odcinku z właśnie oceniania profili widzów, to pamiętajcie o tym, żeby napisać swój klan, swoje puchary oraz i jaki macie nick, bo to jest oczywiście najważniejsze. Okej, tak więc kolejną osobą, która zgłosiła się do dzisiejszego challenge'u, jest to Żabka. Moi drodzy, Żabka, która jest o dziwo ostatnia w klanie, więc bardzo ci serdecznie pozdrawiam. Taki szary konik w tym klanie, taka, takie jakby można powiedzieć rodzynka w cieście. No i moi drodzy, tak, co my tutaj mamy? Widzę, że nie grasz tikiem, tak samo jak ja, też nie przepadam za bardzo za tikiem. Mamy Franka, mamy Shelly, bo czyli całkiem naprawdę dobre postacie. Widzę, że też nie grasz za dużo, bo masz dosyć mało tych zwycięstw. Ale też czasami grasz solo, co oczywiście cenię u tobie. Ale też widzę, że cenisz sobie grę zespołową, bo widzę, że masz bardzo, ale to bardzo dużo zwycięstw na 3x3. Tak więc oczywiście cię pozdrawiam i lecimy do kolejnego widza. Okej, moi drodzy, kolejny widz to jest Bartek DCR7. Tak więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie, który jest z klanu Gumi Majki, tak więc oczywiście bardzo cię pozdrawiam. No i tutaj mamy już gracza, który mi przypadł do gustu, ponieważ jest to gracz, który lubi grać solo. Tak jak ja naprawdę uwielbiam grać solo, więc oczywiście wszyscy, którzy grają solo, również będę bardzo chwalił, ale to nie oznacza, pamiętajcie, od razu tego, że gracze, którzy nie grają solo, są gorsi, no bo tak oczywiście nie jest, więc naprawdę nie traktujcie tego, że ja tutaj kogoś, wiecie, obrażam, bo lubię każdego, ale każdy może mieć swoje zdanie. Uszanujmy to, moi drodzy, no i oczywiście ja szanuję i tych, i te osoby, więc na luzie, moi drodzy. Tak, więc okej, sprawdźmy, co tutaj ten gracz ma. Widzę, że ma Leona, brakuje mu jednej postaci i prawdopodobnie jest to Spike, z tego co widzę. Tak, jest to Spike, więc no niestety, mi też jeszcze brakuje Spike'a, no i Kruka niestety na głównym koncie, więc więc takich postaci mi brakuje. Ale widzę, że też grasz dużo tych 3x3, najlepszy czas w walce z robotami, masz całkiem okej. Więc, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego widza. Okej, kolejnym kontem jest to konto z klanu Garnki i, moi drodzy, jest to od Mateusza Sitka. Właśnie patrzyłem na lewy monitor, tak więc Mateuszu, mam nadzieję, że to będzie szczęśliwy monitor, tak więc sprawdźmy cię. Mateusz jest założycielem tego klanu, czyli dowódcą. No i zobaczmy, moi drodzy, widzę, że lubisz grać duo, czyli pewnie z jakimś kumplem z klasy gdzieś tam na przerwach się gra, coś tak czuję. Chociaż w sumie teraz były wakacje, ale myślę, że założyłeś konto przed, bo masz całkiem sporo pucharów. No i tutaj tak, mamy Shelly, widzę, na Star Powerze. Aha, nie mogę sprawdzić, jaki to jest Star Power, okej. Tak więc, moi drodzy, co tutaj jeszcze? A, widzę, że cały czas masz tego, też masz trzy postacie jak ja, których jeszcze nie odblokowałeś, ale czy ty masz jakąś legendę? Aha, bo ty nie masz legendy z tego, co widzę. A, czyli ty nie masz legendy, rozumiem, czyli ty masz Bibi, a ja nie mam Bibi, rozumiem to, mordeczko. No to kurde, no to musisz się postarać i grać jak najwięcej, moi drodzy. Życzę ci tego, żebyś po prostu wbił 15 tysięcy pucharów, no i żebyś grał może troszeczkę więcej solo. Okej, kolejnym kontem jest to konto od Konrada, moi drodzy, Gromadzkiego. I, moi drodzy, jest to klan, który ma tylko 7 członków. Poprzedni miał jeszcze mniej, wiem o tym. Ale, moi drodzy, jest to klan, który ma tylko dosłownie
7 członków, tak więc zobaczmy ciebie tutaj, mój drogi kolego. Widzę, że grasz, lubisz grać solo oraz lubisz grać 3 versus 3. Grasz całkiem sporo, bo widzę, że masz naprawdę dużo tych zwycięstw. Pucharków masz troszeczkę mniej ode mnie, bo ja teraz, wiecie, challenge, w sumie nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, ale jak właśnie go nagrywam, no to jeszcze ten challenge mam, więc prawdopodobnie jeszcze ten odcinek wrzucę. 24 brawlerów masz, czyli nie masz Bibi chyba. No nie masz Bibi, a nie masz Bibi, to nie wiem, kogo ci brakuje, ale na pewno ci brakuje Leona oraz, znaczy Leona masz, ale ci brakuje na pewno Crowa, więc mordeczko, pozdrawiam cię serdecznie i mam nadzieję, że, o, masz jeszcze Spike'a. Okej, czyli tobie brakuje zwykłych zamiarzy, ale ja bym naprawdę tak chciał mieć bardzo właśnie Crowa, ale mam nadzieję, że może mi się kiedyś uda. No i mordeczko, pamiętaj o tym, żeby się nie poddawać, żebyś tutaj leciał w górę. No i moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się oczywiście taki odcinek spodobał. Z oceniania profili, jeżeli chcecie, żebym to właśnie was ocenił profil, to piszcie na dole w komentarzach to, co już mówiłem. Tak więc widzimy się w kolejnych oceniach profili. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i cześć, moi drodzy.